Za chwilę pokażę Wam, co zrobić w sytuacji, kiedy w trakcie odważania składników zadzwoni Wam telefon. Albo co zrobić, kiedy przesypiemy składnik. A na koniec pokażę Wam, jak szybko przeliczyć produkcję, aby wykorzystać końcówkę bazy, końcówkę owoców czy końcówkę orzechów. Receptura gotowa, rozpoczynamy produkcję. Przechodzimy do zakładki Produkcja. Następnie wpisujemy wagę. A na koniec klikamy na Rozpocznij produkcję. Pojawiła się lista ze składnikami, które teraz będziemy odważać, więc wsypujemy 653 g cukru i naciskamy na tą wartość, następnie 913 g dekstrozy i tak dalej. A teraz wyobraź sobie, że dzwoni telefon, odchodzisz od stanowiska i wracasz po 5 minutach. I pamiętasz, co dodałeś ostatnio? A teraz kolejna ciekawa sytuacja. Wsypuję mleko w proszku. Miałem wsypać 356 g, ale wsypałem 420. I co teraz? Żaden problem. Po prostu dodaję rzeczywistą wartość wsypanego składnika, a po chwili aplikacja sama zaproponuje korektę produkcji. A zatem wystarczy, że dodamy jeszcze 116 g cukru i 163 g dekstrozy. Dlatego następnie dodajemy inulinę z cykorii, gumę tarę, WPC, śmietankę i mleko. I gotowe!